Witajcie moi kochani, ja nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród Tarota. Dzisiaj przychodzę do Was po raz kolejny z przekazem anielskim. Tym razem będziemy mieć to przekaz na tydzień od 4 do 11 października 2020 roku. Dobrze kochani. Zobaczmy, co tu jest. No zdecydowanie powiem Wam, że jak rozłożyłam te karty, to byłam zadziwiona, ponieważ mamy trzy karty, jak widzicie, na pięć z powietrzem. Ale to są, słuchajcie, dobre karty. Dobre karty, ponieważ pomogą nam pozostawiać za sobą pewne rzeczy. Pomogą nam przemyśleć pewne rzeczy, zauważyć pewne rzeczy. Dobrze, ale idźmy po kolei. Na samym wstępie tak czuję, żeby poprosić jeszcze. Kochani moi przyjaciele ze światła, przewodnicy duchowi, aniołowie, archaniołowie ze światła, którzy w tym momencie tutaj, możecie nam głęboką prawdę wnieść w to czytanie. Dla subskrybentów kanału Mistyczny Ogród Tarota od 4 do 11 października 2020 bardzo prosimy tutaj o głębokie wyjrzenia, o mądre jakieś podpowiedzi, jak my sobie poradzić mamy, kochani nasi, z tym tygodniem niezwykłym. Bardzo prosimy, jestem bardzo wdzięczna za wszelkie podpowiedzi, za cały channeling. Więc tak, kochani, co ja tu widzę? W tygodniu będzie oczywiście intelektualnie. To tutaj, słuchajcie, nie mamy wątpliwości. Więc kto ma, słuchajcie, lapis lazury, sodalit, tego rodzaju, chowlit biały na przykład, ametyst, jak macie takie minerałki, czy na przykład zielony, nie już jak on się nazywa, ten ciemnozielony, zaraz sobie przypomnę. W każdym razie minerałki, które pomagają nam myśleć, podejmować decyzje, trafne decyzje, czy właśnie zwracajcie się, słuchajcie, do, szczególnie tutaj podpowiedzi mam Archanioła Gabriela, ponieważ on nam wnosi głęboką prawdę. Archanioł Haniel także tutaj potrafi wnieść prawdę, Archanioł Michał potrafi wnieść prawdę i potrafi dodać odwagi, zabrać lęk, strach. Wzywajmy, kochani, ale Archanioł Gabriel tutaj czuję, że będzie królował w tym tygodniu, dlatego że, perełki moje, mamy dużo rzeczy do przemyślenia, rzeczy, które będą sprawiać, że gdzieś będziemy się ścierać z otoczeniem, bo z jakiegoś powodu ktoś wejdzie gdzieś w naszą strefę jakby zbyt intensywnie. Ja bym tak powiedziała, że tak z buta może wejść, gdzie poczujemy ten dyskomfort, że ktoś narusza naszą jakąś osobistą przestrzeń albo za głęboko się wgłębia w jakiś temat w naszym życiu, prawda? Albo chce przymusić, wymusić na nas coś, to znaczy tak się będziemy czuć, słuchajcie, bo to jest tylko oczywiście jakby nie było iluzja, prawda? Może to sprawić, że gdzieś poczujemy się niepewnie, że poczujemy się wybici jakby z naszego stałego trybu funkcjonowania. I tutaj słuchajcie, kochani, ogromne przestrzeżenie takie dla każdego z nas, żebyśmy nie poddawali się, nie wchodzili w zbędne dyskusje z osobami, które właśnie będą przychodzić po to, by nas gdzieś tak energetycznie, intelektualnie, powiedziałabym, popychać, tak, do jakiegoś działania, dlatego że te osoby przychodzą z jakąś misją do nas. Pamiętajcie, że wszystko, co się dzieje, tak, w naszym życiu, to jest po coś dla nas. To się dzieje po to, żeby coś poczuć, jakąś emocję, w jakiejś sytuacji coś odebrać, odpowiednio zareagować. Czyli tak naprawdę nie do końca chodzi o to, co do nas przychodzi, tylko jak my na to reagujemy. I teraz słuchajcie, kochani, gdyby ta reakcja była agresywna, bo piątka powietrza, ona mówi właśnie o takim ścieraniu się, o konfliktach, o trudnych dyskusjach, o niemądrych wyborach, o niewłaściwym
kierunku, gdzieś, gdzie za szybko się jakoś zareaguje, gdzieś, gdzie ego poprowadzi nie w tą stronę, gdzie trzeba, tak? Gdzieś, gdzie znowu jakieś iluzje, taka iluzja też racji, że ja mam rację, tak? Ty mi to nie tłumacz, bo ja mam rację. Właśnie to jest iluzja, słuchajcie, żeby tu się nie upierać. Jeżeli poczujesz w jakimś momencie, że gdzieś w tobie coś się bardzo upiera, zapiera jakby, zastanów się, czy to wychodzi jakby z właściwej płaszczyzny u ciebie, czy to właśnie nie ego próbuje tupać i złościć się i sabotować jakieś działania. Dlatego, że dlaczego? No właśnie, kochani. Bo to jest tydzień generalnie pod znakiem księżyca. Czyli tutaj trzeba się dać prowadzić czemu? Intuicji, słuchajcie, wewnętrznemu instynktowi, tak? Tutaj mamy się prowadzić, dać właśnie tym bardziej przeczuciom, czy nawet sercu, czy intuicji wewnętrznej, jakbyś tutaj sobie z nią nie radził, nie radziła, nie rozmawiała, tutaj to bardziej jakby mądrzej poprowadzi ciebie we właściwym kierunku niż umysł. Umysł będzie w tym tygodniu, kochani, widzicie, co ja mówię? Fiatał figle, chciałam powiedzieć. Oczywiście mam na myśli płatał figle. Może to miałam powiedzieć śmiesznie, żebyście się zaśmiali. No i słusznie, i trzeba się pośmiać. Tak, czyli umysł może nam gdzieś sabotować nasze działania, podpowiadać nam niewłaściwe rzeczy, gdzieś jakieś historie wymyślać niestworzone, podburzać nas, czy straszyć, prawda, czy tutaj w jakieś lęki właśnie wpychać. Może nam nasze ego tutaj mówić, że gdzieś to jest jakieś upokorzenie, a to jakaś urażona duma, prawda, a to tutaj jakaś przykrość, że nas spotkała. I czyli ten rozum, gdzie nas będzie, słuchajcie, wpychał, wy już wiecie, gdzie ja dążę. Do tego obszaru, gdzie możemy poczuć się kim? Ofiarą, słuchajcie. I ten tydzień, 4, 11, 10 października pomoże nam, słuchajcie, w piękny sposób troszeczkę uwolnić się albo całkowicie uwolnić się od pewnych iluzji, bo mamy, słuchajcie, dziesiątkę powietrza, co daje nam zakończenie. Zobaczcie, piątka powietrza, czyli ten wewnętrzny konflikt, konflikt zewnętrzny też, czyli jakieś takie ścieranie się właśnie w rozmowie intelektualne z kimś z zewnątrz, albo ewentualnie to może być, słuchajcie, też konflikt wewnętrzny, czyli co ja mam zrobić, jaką ja mam podjąć decyzję, w którą stronę mam pójść, zagubienie takie wewnętrzne, tu jeszcze do tego ten rozum, to ego gdzieś podpowiada niestworzone historie, prawda, sprawia, że gdzieś tutaj jakiś lęk, jakiś się włącza strach i się zaczynasz zastanawiać, czy może to są jakieś nierealne rzeczy, może tu ja niewłaściwie się zachowuję, prawda? Może tutaj to jest jakaś walka z wiatrakami, po co to w ogóle zaczynać? I takie, słuchajcie, 1000 myśli na sekundę, przeróżności. Możesz poczuć się też, że ktoś okłamuje, ktoś jest fałszywy, ktoś jest obłudny, ktoś jest nieprawdziwy właśnie, że ktoś tu coś próbuje ugrać, zmanipulować. Gdzieś możecie wyczuwać też u innych osób takie coś. I szczególnie uważajcie, kochani, na przekazy na zasadzie SMS-y, wszystkie te komunikatory, gdzieś, gdzie jest suchy tekst, e-maile. Jeżeli macie wrażenie, że ktoś odebrał wasze słowa w sposób no nie taki, jaką wy mieliście intencję, albo w drugą stronę, że wy odebraliście coś jakoś tak bardzo właśnie, że ktoś gdzieś was chce zaatakować, sprawić przykrość, może lepiej byłoby zadzwonić do tej osoby, słuchajcie, jeśli macie taką możliwość i po prostu, kiedy się słyszy głos, zupełnie inaczej się odbiera pewne rzeczy. Tekst pisany właśnie wpycha w iluzję, w to takie bardzo często, no bo tam nie ma emocji, tak? Bardzo często odbieramy, ktoś napisze to jakoś, to jest tylko suchy tekst, no mogą być emotki, ale czy emotki wszystko nam wyrażą? No nie. I tu jest niebezpieczeństwo, słuchajcie, że możemy pójść w niewłaściwą ocenę jakby tej sytuacji, więc uważajmy w tym tygodniu, słuchajcie, by oceniać, obserwować bardzo wyraźnie i oceniać to, co się wokół nas dzieje spokojnie, żeby się nie dać pociągnąć właśnie temu szaleństwu, bo słuchajcie, miecze to jest bardzo, to jest największa szybkość w tarocie, to jest błyskawiczna szybkość, więc tak naprawdę
tą piątkę powietrza, piątkę mieczy możecie poczuć bardzo szybko i bardzo szybko zareagować, szybciej niż by się chciało, prawda? Ale to słuchajcie, nawet jeśli to doprowadzi do jakiejś burzy, nawet burzy w szklance wody, to słuchajcie, to sprawi, bo piątka to jest zmiana, sprawi jakąś zmianę, że dzięki temu jakaś różnica nastąpi, więc te osoby, które będą przychodzić i tak nas właśnie tycać dziwnie, intelektualnie, właśnie wzburzać tą burzę w szklance wody, one przychodzą po to, żeby jakąś zmianę w nas wykonać, żeby coś zmienić, żeby gdzieś się ruszyć, żeby może coś inaczej, żeby coś wprowadzić innego, żeby tu wyjść z tej klatki mentalnej, z tej iluzji jakiejś. Co to są te iluzje? Słuchajcie, to może być wszystko. Możesz na przykład wierzyć głęboko, że musisz być w tej pracy, bo nie ma dla ciebie innej, że musisz być w tym związku, bo nie ma innego, że musisz robić pewne rzeczy, bo nie można inaczej, że musisz zarabiać tyle, bo nie da się inaczej, że musisz na przykład, nie wiem, chodzić na psychoterapię do tego akurat psychoterapeuty, no bo przecież tam już ten kontrakt jakiś choćby nawet słowny został zapisany, powiedziany, więc tu nie wypada i to właśnie wypada. Słuchajcie, ten tydzień będzie bardzo otwierał nam oczy, że to, co nie wypada, tak naprawdę jest taką iluzją właśnie w takich jakichś dziwnych, różnych sytuacjach, gdzie jesteśmy w jakiejś sytuacji, na przykład, o, weźmy listę na przykład chociażby znajomych na tym tak zwanym naszym Facebooku, takim słynnym, tak? Pomyśl, ile masz ludzi tam na tym Facebooku, na tej liście, tylko dlatego, że zaprosili cię do znajomych, albo to jakiś sąsiad, albo to ktoś tam widziany kiedyś, ktoś tam poznany na wakacjach dawno temu. No i teraz nie wypada z tej listy tej osoby usunąć, no bo przecież nie wypada. No bo co ta osoba sobie pomyśli? A ta osoba może już dawno o tobie nie pamięta, słuchaj, a dalej ogląda twoje rzeczy, to co ty wstawiasz. Może warto, słuchajcie, zrobić właśnie takie porządki. Kolejna rzecz, porządki w szafie na przykład, słuchajcie. Ja tak bardzo ostatnio was namawiam do tego, żeby przyjrzeć się kolorom, które macie w szafie. Słuchajcie, tak szybciutko wam tylko nadmienię, że kanał czakrowy, który macie, każdy z nas ma, słuchajcie, to nie są żadne bujdy, żadne wymysły. Kanał czakrowy jest swego rodzaju energetycznym połączeniem ze światem energii, ze światem też wibracji, jak kolory, na przykład muzyka i tak dalej. I przez te kanały, przez każdy czakra ma inny kolor. Tu sobie poczytajcie, pooglądajcie, nie chcę za długo o tym mówić, nagram wam filmik na pewno o tym. Na pewno nie jeden, także spokojnie będą. I słuchajcie, przez te czakramy my się żywimy tymi kolorami, tymi częstotliwościami wysokimi, a w momencie, kiedy ty założysz na siebie czerń, ty blokujesz ten kanał czakrowy. Wyobraź sobie, jakbyś sobie wziął kwiat i wsadził do czarnego pokoju, gdzie jest czarno zamurowane okno, ściany są czarne, wszystko czarne, stawiasz tam kwiat, bo kwiat jest żywy, tak jak my jesteśmy żywi, i zamykasz ten kwiat tam. Jak długo on tam przeżyje, nawet jeśli będziesz go podlewać? No, podlewać, odżywiać, czyli tam, tak jak my dajemy jedzenie, picie, tak? Ile przeżyje ten kwiat w tych ciemnościach? Nie przeżyje, prawda? Ale my nakładamy na siebie tą czerń i mamy nadzieję, że będziemy dalej hulać po prostu. Jak na jakichś dopalaczach tutaj, takim turbopaliwie. No nie da się, kochani. Nasz kanał czakrowy musi mieć kontakt z kolorami, z kolorem fioletowym, z kolorem indygo, niebieskim, zielonym, pomarańczowym, żółtym, czerwonym i wszystkiego rodzaju połączeniami. Kolor biały też jest genialny, bo on jest neutralny, on nam po prostu podbija każdy kolor, który jest obok. I tu się bawić, tu sobie mieszać tymi kolorkami i po prostu otoczyć się tymi kolorami, jeść kolorowe rzeczy, pić kolorowe rzeczy. No, wszystko jest ważne, kochani, wszystko jest ważne i tu znowu iluzja czuję wokół diety, wokół tego na przykład, że trzeba jeść mięso. No powiem wam, od wielu lat nie jem mięsa, i dla mnie to była iluzja, w której żyłam też wiele lat. Musiałam przestać jeść, dlatego że mój organizm po prostu nie mógł tego już trawić. Takie problemy miałam. I to są kolejne iluzje, słuchajcie. Iluzją jest też na przykład, że jeżeli
kobieta tam ma te cięższe dni, to my od razu już zakuje coś, już lecimy zażyć tabletkę. Iluzja, że musimy zażywać tabletkę. Słuchajcie, jestem dowodem na to, że kolorem czerwonym noszonym i kolorem pomarańczowym noszonym w trakcie tych dni naprawdę można sobie bardzo pomóc. Nie musisz wierzyć po prostu mi na słowo, w znaczeniu po prostu wypróbuj na sobie. Ale znowu, tutaj zapominamy o czarnych rzeczach, a już na pewno nie blisko ciała, czyli żadnej czarnej bielizny w tym czasie i w ogóle. Ja to jestem takim przeciwnikiem już teraz, kochani, wszystko oddać, wydać, sprzedać, co chcecie, zamienić na kolory, a zobaczycie, jak wasze życie się cudownie odmieni. I to są kolejne rzeczy, słuchajcie, w tym tygodniu czuję. W ogóle czuję ten tydzień, że on jest niezwykły. Wiecie dlaczego? Bo tak naprawdę, jeżeli pozwolisz sobie na to, by odkryć jakąś wiedzę, sięgniesz po to, pójdziesz, zaczniesz pytać, dowiadywać się, to to się dla ciebie odkryje, bo mamy kartę księżyca, czyli jeśli pójdziesz za intuicją, za głosem wewnętrznym, za takim instynktem wewnętrznym, to odkryje ci się wiedza. A jeżeli jeszcze zawezwiesz archanioła Gabriela ze światła i poprosisz go, aby ci otworzył oczy, aby cię dotknął mieczem prawdy i żeby ci się tu otworzyła świadomość, żeby ci otworzyły oczka, żeby zrozumieć to czy tamto, to zależy co ciebie tutaj interesuje, w jakim temacie, i żeby zrzucić iluzję z oczu, te klapki z oczu właśnie i takie poczucie bycia gdzieś uwięzionym, bo każdy z nas, słuchajcie, ma te iluzje w innym miejscu. Czasem nam się wydaje na przykład, że musimy wszystko robić sami, na przykład w domu, czy tam w pracy, albo że to my akurat musimy zrobić, albo że musimy ciągle gdzieś pędzić, że musimy się spieszyć. Nawet jeżeli ja czasem obserwuję, wiecie co, ludzie są na emeryturze, a nadal pędzą, jakby nie potrafili zwolnić po tym czasie, znaczy ja nie mówię, że wszyscy, ale ja mam w swoim otoczeniu takie osoby, które nadal pędzą, nie potrafią odpocząć, nie potrafią się zatrzymać, bo cały czas są w tej iluzji, że muszą dużo zrobić, 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 zrobić. Dlaczego? Po co? Ja wielokrotnie pytam. No bo trzeba. No ale kto tak mówi, że to trzeba, tamto trzeba, że wszystko trzeba? Kto to mówi, słuchajcie? Czy ktoś zmusza kogokolwiek do robienia takich rzeczy? Przecież nie jesteśmy żadnymi tutaj niewolnikami, nie musimy robić takich rzeczy, których nie chcemy, które gdzieś wychodzimy, prawda, ze strefy komfortu. Ja mówię tutaj, będąc w domach już, u siebie, prawda? A pomyślcie teraz, słoneczka kochane, ile z was, pani szczególnie, panowie też na pewno, mają coś takiego, że jedzie z pracy do domu i już ma listę rzeczy do zrobienia, które musi zrobić w tym dniu, bo jak nie zrobi, no to ja nie wiem, co się stanie. No koniec świata chyba nastąpi. Planeta się zatrzyma jak nic, a słońce rano nie wzejdzie. No. I wraca z tego domu zmęczona, już z nastawieniem, że już ma dość, bo wie, ile tych rzeczy do zrobienia w domu. Przyjeżdża jeszcze do domu, rodzinka powykładana na kanapach, szybciutko wsuwa, tak, co tam ma sobie wciągnąć, zjeść na raz, dwa i leci do następnej roboty. No. I odezwie się, żeby powiedzieć, żeby rodzinka pomogła. Nie, no bo przecież oni zmęczeni, tak? Każdy, a to po pracy, a to po szkole, to po co ich tam angażować? A że ta misia mała lata sama i po prostu urobiona już po pas, to to jakoś tego ta misia nie widzi. No i to jest znowu iluzja, słuchajcie. Ten tydzień na pewno pozwoli nam otworzyć oczy, słuchajcie, na rzeczy, które przyjdą i będą to niezwykłe rzeczy. Poza tym, że będą lecieć te iluzje i będziemy kończyć właśnie jakieś fazy zrozumienia pewnych rzeczy, to jest bardzo fajna karta tak naprawdę, bo jeśli gdzieś tu czegoś miałeś, miałaś dość, to tutaj jest szansa, że w tym tygodniu otworzą ci się oczy i zrozumiesz, że możesz to zakończyć, możesz to zostawić za sobą. No. Tylko o co chodzi, kochani, żeby podjąć się tutaj tych zmian, żeby sobie na to pozwolić, no, i później poczekać, aż to wszystko pomalutku się ureguluje, unormuje, no oczywiście, jeśli trzeba zadziałać, zadziałać, tak, ale niektóre rzeczy muszą się same później wyciszyć już, tak. Słuchajcie, co tu jest pięknego, to mamy trójkę ziemi, trójkę pentakli. I ta karta mówi o tym, że to jest dla nas bardzo pracowity czas, jak najbardziej.
że będziemy robić takie życiowe porządki właśnie. I ja mam wrażenie, że tutaj relacje bardzo będą wzięte pod uwagę i będziemy przez lupę wręcz patrzeć na to, kto nas otacza, o czym rozmawiamy. Zaczniemy dostrzegać, dużo osób zacznie dostrzegać bezsens niektórych rozmów przeprowadzanych, jakby codziennie tych samych, które nie prowadzą do niczego. I nagle właśnie zacznie dochodzić do niektórych z nas taka świadomość, jejku, no przecież ja tu tracę czas na tym. Może to powinnam zmienić, czy powinienem zmienić? Albo na przykład ta strata czasu w innych okolicznościach, na przykład coś robisz, co czujesz, że w tym momencie tracisz czas na to, że tu ten czas ci po prostu jak między palcami przepływa. No i tutaj wielu z was, słuchajcie, postanowi, wielu z nas postanowi to zmienić, zakończyć to i wejść w coś nowego, w nowy okres, w nowy czas, w nową fazę. I zaczniemy, słuchajcie, kreatywnie się zastanawiać, jak zacząć to nowe, jak inaczej zacząć to robić. I później zaczniemy współpracować z innymi, pozwalać sobie na to, by inni pomagali też, bo słuchajcie, chodzi o to, by razem z kimś coś robić i wtedy mieć satysfakcję, że się to zrobiło razem, rozłożyło się tą pracę po prostu i potem cieszyć się, że się to zrobiło, niż samemu coś robić w takim trochę poczuciu pokrzywdzenia czy bycia właśnie aż ofiarą nawet, że inni na przykład tu się nie przykładają, a ja muszę, prawda, muszę, ja znowu muszę. No ale czy ty na pewno musisz? Bo jeśli to jest praca i ktoś po prostu wydał takie polecenie w pracy, no to jest inna inszość, ale ja mówię tutaj o tych domowych pieleszach albo miejscach, gdzie po prostu no, mamy większą tą możliwość dysponowania swoimi obowiązkami, swoim czasem. Ewentualnie, słuchajcie, jeżeli ktoś ma własną działalność, a tu się ciśnie, właśnie tak piłuje, że muszę. Może warto przemyśleć te priorytety, na nowo poukładać i inaczej troszeczkę funkcjonować, żeby dać sobie też radości, bo ta trójka ziemi mówi też o takiej radości, o takim docenieniu też siebie za to, co się robi, takim spojrzeniu na to, co się już dokonało i powiedzeniu, o, no to i to mi się udało, no fajnie, bardzo się cieszę, tak? Albo jak ktoś ciebie tutaj chwali, to właśnie też umiejętność przyjmowania tych komplementów, no słuchaj, tu to ci wyszło fajnie, ty to sobie tutaj radzisz. I żeby nie umniejszać tych komplementów, tylko umieć je właśnie przyjąć. O, dziękuję ci serdecznie, tak miło, że to mówisz, albo tak miło, że o tym pomyślałaś. Słuchajcie, naprawdę uczmy się przyjmować komplementy, bo jeżeli ktoś mówi ci ten komplement, nawet jeśli to nie jest szczere, słuchaj, to nic, ale ty możesz z tego zrobić prawdziwy diament. Możesz to albo spuścić, za przeproszeniem, porynnie, wyczuwając coś nieprawdziwego, jeśli to jest na przykład troszeczkę gdzieś tam nieprawdziwe, bo tu przy piątce powietrza może się zdarzać, ale może ktoś przyjść do ciebie i złośliwie nawet ci powiedzieć, och, patrz jak ty dziś promiennie wyglądasz, jak pięknie, a ty zamiast gdzieś tu uszy po sobie, to mówisz, ach, dziękuję ci słoneczko, jak ty dzisiaj się pięknie do mnie odzywasz, ależ ci dziękuję, właśnie sprawiłeś, że mój dzień jest cudowny. I powiem szczerze, chciałabym zobaczyć wyraz twarzy tej osoby, jeżeli na przykład zawsze ty gdzieś tam w kątek uszka po sobie i tutaj nic się nie odzywasz, a tu taka odpowiedź. No, chciałabym naprawdę zobaczyć wyraz twarzy tej osoby i to jednocześnie podnosisz wibracje swoje i otoczenia, słuchajcie, więc jest to naprawdę fajne. Co jeszcze? Ten tydzień pozwoli nam, słuchajcie, na taką też samorealizację, jakiś tutaj rozwój duchowy, oczywiście praca jak najbardziej fizyczna także, praca zawodowa także, praca w domu także, no to wszystko, co tu mówiłam, słuchajcie, to jest trójka ziemi, no to jest praca. Ale jest to też taka praca, która jest w fajnej atmosferze i właśnie w tym kierunku nas aniołowie w tym namawiają, szczególnie w tym tygodniu, by starać się utrzymać właśnie dobrą atmosferę, by nie pozwalać na to, by inni jakimiś słowami, złośliwymi uwagami, bo to może się w tym tygodniu zdarzać, ściągali gdzieś w dół, tak? Tylko właśnie tak obracać to w śmiech jakby, co mówią,
Czy właśnie tak jak przedtem powiedziałam, żeby nawet z fałszywego, jakby cynicznego czy ironicznego powiedzenia czy komentarza można zrobić diament, i nawet jak ktoś powie, ach, to było ironiczne czy cyniczne, czy jak to tam niektórzy mówią, nie złapałaś tego, czy nie złapałeś tego. No są takie osoby, na pewno znacie, prawda? A ty mówisz, ach, ty to jesteś taki dowcipasek, naprawdę. I znowu ha, ha, ha. I naprawdę uwierz mi, że choćby ta osoba jak chciała obniżyć wibracje, bo będą się zdarzać takie osoby, nie uda się jej, bo ty po prostu je śmiechem do góry dźwigasz, bo śmiech zawsze, słuchajcie, podnosi wibracje. Zawsze zalecam, podpowiadam, śmiejmy się, uśmiechajmy, słuchajcie, nawet jeśli przed nami stoi osoba, która no chciałaby bardzo, żeby tam gdzieś zrobić krzywdę, dokuczyć, no bo są takie osoby, pamiętajcie, wszyscy, słuchajcie, są na różnym poziomu rozwoju. Każdy z nas na tej ścieżce rozwoju duchowego, osobistego jest w innym miejscu i tutaj trzeba brać pod uwagę, że są i takie właśnie osoby, które gdzieś tam myślą, że to jest fajne, na przykład jak się tak zachowują, i to jest znowu iluzja, słuchajcie, ale przyjdzie moment, kiedy im się oczka otworzą, ale tu po prostu trzeba dać im wystarczająco na to czasu, prawda? Co bym wam tu jeszcze powiedziała, kochani, z trójką ziemi? No generalnie, jeśli macie jakieś egzaminy w tym tygodniu, coś właśnie, słuchajcie, tutaj intelektualnego, no to jak najbardziej uda wam się to dokończyć, zrobić, ugrać, wygrać, zaliczyć, jakby tego nie nazywać. Ale tutaj znowu uwaga na jakiś lęk, strach, żeby się nie dawać wciskać w tego typu energię, no bo to będzie odbierało ci siłę, do tą intelektualną właśnie, żeby właśnie lepiej się przygotować. Także przygotowuj się na spokojnie. Dobrze jest, żeby podejść z luzem do tych egzaminów, jakichś tam sprawdzianów, testów, no co by nie było, słuchajcie, i na spokojnie sobie do tego podejść i zrzucić właśnie klapki z oczu, że to jest jakieś koszmarne, straszne i że w ogóle koszmarności na końcu będą. Nie będą, bo mamy dziesiątkę powietrza, koniec trudnej sytuacji, zobaczcie. Więc naprawdę i ta trójka ziemi też nam podnosi tutaj fajnie możliwości i że możemy być docenieni, pochwaleni, wyróżnieni, słuchajcie, i tutaj rozwój kariery i awans nawet w pracy, może być jakaś nagroda za dobrą pracę, jakieś uznanie zawodowe, właśnie też uznanie takie za pracę na przykład właśnie w szkole, na studiach, słuchajcie, czy jak ktoś jakieś kursy też robi, czyli generalnie jest to pracowity czas, słuchajcie, dla nas, gdzie musimy być bardzo wytrwali, gdzie trzeba starać się właśnie utrzymać tą dobrą atmosferę, a przede wszystkim, słuchajcie, wysokie wibracje, gdzie wykorzystujemy te talenty, które mamy, nabyte już doświadczenie, wkładamy jakiś wysiłek, by stworzyć coś wartościowego, tak? I tutaj właśnie pomagamy sobie, jeżeli jesteśmy lepsi w czymś, to pomagamy tym innym, którzy tam gdzieś, jeżeli poproszą na przykład, tak, no to pomagamy. I oczywiście przede wszystkim, słuchajcie, intuicja, przeczucia, jak jakieś masz, jakiś instynkt wewnętrzny, jak cię będzie chciał prowadzić, pozwól sobie na to, słuchajcie. Jeżeli jakiś niepokój emocjonalny gdzieś tu się pojawi, to tak jak mówię, kochani, zwracamy się o pomoc do aniołów, archaniołów ze światła, tak? Czy to archanioł Michał zabiera lęk, strach, czy archanioł Haniel też tutaj dodaje odwagi, archanioł Gabriel dodaje odwagi, też daje wiedzę, właśnie może dotknąć tym mieczem prawdy i wtedy otwierają nam się oczy bardziej, te klapki z oczu lecą, wychodzimy z iluzji, wszystko super fajnie. Także tydzień bardzo ciekawy, powiem wam, będziemy mieć na pewno jakieś wyzwania, gdzieś jakieś lekcje będą nam tutaj rzucać pod nogi, także będzie się trzeba sprawdzić, słuchajcie, ale ja bym powiedziała odważnie, słuchajcie, i do przodu, bo zobaczcie, mamy trójkę pentakli, później mamy 5, 8 i 10, czyli zakończenie, czyli około 11 października już to się powinno wyciszać, i później powinniśmy poczuć już inną energię. Czyli tak, przyszły tydzień, słuchajcie, jest na pewno pod tytułem intelektualnym, ale przewodzić ma jednak, słuchajcie, intuicja i instynkt wewnętrzny. To jest bardzo ciekawe, powiem wam.
No dobrze. To teraz mamy, słuchajcie, stosiki jeszcze trzy. Wzięłam wam więcej kart, bo ten tydzień taki właśnie intelektualny, bym powiedziała, mieczowy, więc postanowiłam, że tutaj w tych wybierz kartę, może będziecie mieć więcej podpowiedzi. 1, 2, 3. Zacznijmy od jedyneczki, oczywiście. Tak tutaj wam porozkładam. Jedyneczki. Bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas. Zobaczcie, czyli jeżeli włożyłeś jakąś pracę, tak, to jak tu trójka ziemi mówi, i tutaj czujesz już, że należy ci się jakaś nagroda, zaczekaj, a nagroda przyjdzie w swoim czasie. Później, kochanie, co jeszcze? Słuchaj innych, właśnie. Słuchaj innych, ale na zasadzie słuchaj i zastanawiaj się, co to wnosi do twojego życia, jaką prawdę, co ci podpowiada. Nie na zasadzie słuchaj innych i musisz też wszystko przyjmować, prawda? Albo tutaj gdzieś z czymś się zgadzać, czy nie zgadzać, bo to znowu jest iluzja, słuchajcie. Jeżeli ktoś coś mówi, to wcale nie trzeba tutaj od razu wchodzić w konwersację, na przykład, nie wiem, na Facebooku, jakieś komentowanie gdzieś na innych tych mediach społecznościowych. Czasem wystarczy przeczytać, nawet jeżeli to gdzieś cię wzburzy, to się zastanów, dlaczego mnie to wzburzyło, czemu to mi takie emocje tutaj wywołało we mnie, prawda, czego mnie to uczy, jak te emocje odbieram, prawda, i tutaj tak wejść głębiej, 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 pozastanawiać się, a to może wnosi tobie jakąś specjalną dla ciebie właśnie naukę, coś ważnego, żeby to zrozumieć. Słuchajcie, tutaj mamy po angielsku kartę, która mówi, że to jest właściwy czas, miej wiarę i nadzieję, że wszystkie twoje pragnienia już niedługo się spełnią, jakby zaowocują. Zobaczcie, i to tak naprawdę ja tu położę jedno przy drugim, bo to jest dokładnie jakby to samo. Czyli tu jest powiedziane, to jest właściwy czas, ale daj temu jeszcze czas na tej zasadzie, tak? I tu zobaczcie, bądź cierpliwy, wszystko ma swój czas, tak? Czyli, no i słuchaj innych, może o to chodzi, żeby tego właśnie posłuchać, co tutaj jest mówione, słuchaj. No, i znajdź swoje miejsce w życiu. Czyli jeżeli czujesz, że gdzieś jesteś nie na miejscu, a wydaje ci się, że musisz tam być, bo właśnie iluzja ciebie tu trzyma, dobrze się zastanów, czy na pewno tam musisz zostać, czy na pewno to jest twoje miejsce, bez znaczenia, czy tu mówimy o życiu zawodowym, czy jakimkolwiek innym, słuchajcie. I co tu jeszcze mamy? Najpierw może dwie. Topas. Przebaczenie uzdrawia. Czas uwolnić tłumiony gniew, ponieważ blokuje on zdrowie i szczęście. Dokładnie, kochani, jeżeli macie nagromadzoną energię właśnie gniewu, jakiegoś, jakiejś złości na kogoś, brak wybaczenia, no to to w życiu ciągnie jak taki wór właśnie takich ze smrodzonych ziemniaków, zgnitych, kiedyś mówiłam o takim plecaku, jak się nosi, tak, w tym plecaku, taki właśnie gniew, taki brak wybaczenia, takie pretensje do kogoś, jak taki worek zgnitych ziemniaków, tak się nosi samemu przy sobie, no i to przeszkadza, prawda, energetycznie. Pouwalniajmy to, kochani, bo to wtedy bardzo często te osoby już nie pamiętają, że tam coś napsuciły, a to się niepotrzebnie nosi ze sobą. Uwolnić to, wysłać tam ho'oponopono, przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham cię jako duszę. Nie dlatego, że ta osoba zasługuje na to, słuchaj, żeby to uwolnić, żeby jej wybaczyć, tylko dlatego, że ty zasługujesz na wybaczenie i ty zasługujesz na spokój wewnętrzny, bo jeżeli ty to wyślesz, słuchaj, w wszechświat, do wszechświata, to wszechświat ci to wróci, więc na przykład, jeżeli ty gdzieś coś też napsuciłeś, a tutaj wyślesz to wybaczenie, nawet jeśli nie do końca to wybaczenie się należało tej osobie, ale postarasz się jakby oczyścić tą atmosferę, tak jak to trójka ziemi mówi, trzymaj fajną atmosferę, wysokie wibracje, to wówczas wszechświat tobie to zwróci i tobie wybaczy ktoś, kto na przykład nie potrafił wcześniej to robić. Rozumiecie? To fajnie tak harmonizuje energia, zawsze serdecznie polecam. Od Archanioła Michała, słuchajcie, macie przekaz, idź naprzód i nie lękaj się. Zobaczcie, znowu, idź do przodu. I tutaj jest taka krótka modlitwa, może wam przeczytam. Dziękuję ci za to, że dotrzymujesz mi kroku. Trzymasz mnie za rękę, dajesz pewność siebie i odwagę, a także prowadzisz moje myśli i działania w kierunku miłości i osiągnięcia prawdziwego celu w życiu. I to jest takie słowa, które można kierować do Archanioła Michała, oczywiście, ale można też jak najbardziej swoimi słowami
On jest cudownym archaniołem ze światła, który naprawdę zawsze wysłucha, zawsze, zawsze poświęca czas swój i energię, żeby dopomóc. I zobacz, tu masz piękną zachętę. Nie przestawaj, nie przestawaj. Bądź cierpliwy, znajdź swoje miejsce w życiu, tak? Przebaczaj, a to cię uleczy. Wybaczaj sobie, innym, to cię uleczy. Odpuszczaj sobie, innym i to ciebie także wyleczy. Słuchaj, i pomoże ci iść w lepsze jutro z lżejszym bagażem, z lżejszym serduszkiem i z lżejszą duszą. Także łatwiej wtedy, słuchajcie. Dobra, tyle grupa numer jeden. Już tu odłożę te karcioszki. I będziemy robić sobie grupę numer dwa. Chyba się tu muszę łyczka napić, bo coś czuję, słuchajcie, że... Dobrze. Dobra. Grupa numer dwa. Zacznijmy sobie tutaj. Zobaczcie. Every day is a new beginning. Oj, ja wam po angielsku. Każdy dzień to jest nowy początek. Żyj radośnie, porzuć troski i współczuj innym. Zobaczcie. Piękna, piękna zachęta od aniołów. Może dwójeczki tutaj mniej mają jakichś takich w swoim życiu właśnie rzeczy, z których mogłyby się uradować. Może tylko praca, obowiązki, tu praca, tu dom i takie bieganie i właśnie ta iluzja, że nic poza tym nie ma. A może tu by trzeba sięgnąć właśnie po jakieś rozrywki, po jakąś rzecz, która by wniosła więcej radości do życia, więcej przyjemności, może zatroszczyć się o siebie, słuchajcie, może gdzieś więcej sportu, porzuć troski. Co to znaczy, kochani? Bo tak naprawdę to martwienie się to nie wnosi nic dobrego. Nieraz mi ktoś mówi, ojejku, ja to się tak martwię o moją rodzinę, a ja mówię, i wiesz, co ty wtedy robisz? Ściągasz na tą rodzinę możliwość, że zadzieją się te rzeczy, które ty masz w głowie. No niestety, kochani, tak to działa. Jeżeli o czymś myślisz bardzo intensywnie, to wtedy po prostu wszechświat to nasila. On to wtedy wysyła do ciebie, bo to jest odbierane przez wszechświat, przez tą energię wszechświata, jak twoje pragnienie serca. Martwienie się o kogoś to jest po prostu najgorsze, co możecie zrobić. To tak jakby dolewać oliwy do ognia i mieć nadzieję, że ogień zgaśnie. No, jak coś się pali. Słuchajcie, tutaj, żeby jakby pomóc tej osobie, to można im wysyłać energię piękną, światła, miłości, uzdrowienia. Ho'oponopono im powtarzać. Nie analizujcie tych słów. To są po prostu piękne słowa, które pomagają uzdrawiać. Jest to hawajska metoda, bardzo stara, niezwykle stara. Ho'oponopono. Jak ktoś nie wie, zachęcam, na moim kanale jest filmik. Przepraszam, proszę, wybacz mi, dziękuję, kocham cię. Jeżeli nie potrafisz, kocham cię po prostu. Kocham cię jako duszę. No. I to wtedy wnosi przepiękną energię. Warto, słuchajcie, naprawdę warto. O, jaki mamy piękne, słuchajcie, mamy Aqua Aure. To jest właśnie ten minerałek. Mam nadzieję, że tu widzicie ten niebieski. Zdrowa komunikacja w związkach, rozmowy od serca i przejrzysta, asertywna komunikacja pomagają zrozumieć i być zrozumianym. Czyli tutaj mam wrażenie, że... Bo jest tu współczuj innym. Czyli gdzieś tutaj czuję, że jest brak właściwej komunikacji w tej jakiejś relacji, ogólnie w związkach, może w relacjach. Może brak jest asertywności, może z twojej strony, może nie potrafisz wyrazić właściwie tego, co chcesz powiedzieć, może gdzieś tutaj jest jakieś może właśnie, gdzieś tutaj jest jakaś iluzja, którą trzeba by odmienić, przemienić. Oczywiście ty nie musisz tego robić, ale masz w tym tygodniu taką możliwość. I słuchajcie, tu jest następna karta, zarezerwuj czas na podjęcie decyzji, wybierz nowy kierunek, zobaczcie. I mamy modlitwę do Archanioła Michała ze światła. Archaniele Michale ze światła, proszę cię, pomóż mi być silnym, odprężonym, kiedy zbliżam się do tej sytuacji. Przypomnij mi o odłączeniu się i cofnięciu, pozwalając tym samym na naturalny jej rozwój. No właśnie, kochani, bo czasem, jeżeli widzimy, że coś się dzieje, że jakaś wisi tutaj, tak, bomba w powietrzu, czasem może dobrze jest się na chwilkę wycofać, wyjść na chwilkę, jak się da, wrócić za chwilkę, żeby gdzieś ta energia, która zaczynała buzować, żeby to opadło. I to zdecydowanie, słuchajcie, pomaga w komunikacji.
Bo kiedy nie ma już takiego zapalnika w powietrzu, łatwiej jest rozmawiać, prawda? I szczególnie kiedy rozum się wyciszy, bo zazwyczaj rozum nas właśnie prowadzi w jakieś konflikty, słuchajcie. Czyli tu jest podpowiedź, wybierz nowy kierunek, właśnie może w komunikacji. Może o to chodzi, żeby inaczej troszeczkę rozmawiać z innymi. Może wyrażać bardziej jakby swoje pragnienia, a może chodzi tu właśnie o coś takiego, żeby pracować nad właśnie gdzieś wybuchowością, czy takim zbyt szybkim czasem odpowiadaniem na jakieś gdzieś, no powiedziałabym, rozmowy albo zaczepki słowne nawet, no bo no niestety niektórzy nas zaczepiają, a tutaj od słowa do słowa, no i co, kłótnia gotowa, prawda? I trzeci stosik. Zrób pierwszy krok, zacznij w tym momencie. Słuchajcie, świetna karta, dlatego że tu masz zakończenie, prawda? Czegoś, które możesz zrobić, możesz dokonać to zakończenie, możesz do niego dojść, ale żeby do niego dojść, najpierw musisz zrobić pierwszy krok i zacząć w tym momencie, żeby właśnie intuicyjnie spojrzeć i zastanowić się, gdzie ja jestem w iluzji. Bo jeżeli, słoneczko, myślisz, że jesteś, że nie jesteś w żadnej iluzji, no to niestety jesteś właśnie w iluzji. Nie ma możliwości, żeby ktokolwiek z nas wszystko już miał otwarte. Każdy z nas siedzi w milionach różnych iluzji. Kwestia tego rodzaju, żeby sobie pomalutku je otwierać i zaglądać do środka i otwierać oczka, zamykać te fazy, iść w lepsze, iść dalej, doświadczać dalej, w coś ciekawszego, w coś nowego, zamknąć to za sobą już, co tam już, no gdzieś, gdzie się długo siedziało i coś, co na przykład radości już nie daje. A tu chodzi, żeby przecież to doświadczanie życia dawało radość, prawda? Zobaczcie, wyznaczaj sam swoje granice. Jesteś obdarzony wieloma talentami, wykorzystaj je. I ciekawe, bo znowu wyciągnęłam kartę, która jest taką pierwszą główną i mówi o tych kartach, ale widocznie ktoś powinien z was korzystać z kart anielskich, a tego nie robi. I posłuchaj teraz. Karty prowadzą cię do prawdziwego kontaktu z kochającym światem aniołów. Rano lub wieczorem wyciągnij jedną kartę, a otrzymasz niebiańskie przesłanie. Możesz również zadać konkretne pytanie twojemu aniołowi stróżowi, a uzyskasz wskazówkę swojego anioła. Jaka postawa bądź działanie będzie teraz dla ciebie najkorzystniejsze? Zaufaj, aniołowie ze światła, ja dodam, udzielą ci zawsze odpowiedzi. Czyli trójeczki tutaj powinny same rozmawiać z aniołami, a tego nie robią. I tutaj aniołowie proszą, przypomnij sobie może o tym, tak? Może się zastanów, może to dla ciebie. Twoje dzieci są strzeżone przez anioły. Tu mamy cyjanit. Znajdź czas na zadbanie o siebie. Dbanie o siebie jest obecnie niezbędne. No powiem wam mnóstwo różnych tutaj informacji. Pomocni ludzie. Zobaczcie, czy to nie jest to, co ja przedtem mówiłam. Nie wiem, gdzie to dać. A może tu dam. Nie wszystko musisz robić sam, sama, tak? Znajdź czas na zadbanie o siebie. Poproś innych, żeby ci pomogli w twoich obowiązkach. Zadbaj o siebie, bo to obecnie jest dla ciebie niezbędne. Czyli po prostu tutaj jest ktoś, kto jest naprawdę już zmęczony. I tu chodzi o to wyznaczanie granic, słuchajcie też. Jeżeli nie wyznaczysz standardów w jakiejś relacji, czy w domu, gdzie by to nie było, w pracy, w jakiejkolwiek relacji, to później no tak się to czkawką odbija, prawda? I okazuje się później, że ktoś przywyknie do jakiejś sytuacji i na przykład robisz za dużo i wszyscy wiedzą, że to robisz za dużo, ale że się nie odzywasz, nie wyznaczasz właśnie swoich granic, tych swoich standardów, no to każdy oko przymykał, tak wygodnie jest im, prawda? A tu trzeba by wyjść i porozmawiać na ten temat i może to są te miecze właśnie dla ciebie na ten tydzień, żeby pójść i powiedzieć, słuchajcie, kochani, ja tu mam dosyć, ja już nie mam siły, musimy się podzielić tymi obowiązkami. I znowu, czy to jest w pracy, czy to jest w domu, czy to jest w szkole, gdzie to nie było, wszędzie tutaj o to chodzi, żeby sobie z tym radzić. I tu, słuchajcie, mamy jeszcze kartę, jest modlitwa, tu do Archanioła Michała ze Światła.
Aha, tu jest do większej ilości aniołów. No dobrze, przeczytam wam. Drodzy anielscy, strażnicy moich dzieci, no proszę, narodzonych i nienarodzonych, dziękuję wam za to, że macie je w opiece i zapewniacie im szczęście i bezpieczeństwo. Proszę, kierujcie mną, abym był dobrym rodzicem i wzorem do naśladowania zarówno dla dzieci moich, jak i innych ludzi. Wiecie co, ja tu czuję, że tu chodzi o dzieci właśnie i o to, żeby je nauczyć też pracy, tego, że właśnie trzeba niektórymi rzeczami się zająć i żeby nauczyć je współpracy, żeby nie wyręczać dzieci we wszystkim, bo to sprawia, że później w życiu nie będą sobie umiały poradzić. Ewidentnie tak czuję, słuchajcie, w tym stosiku, żeby tu jednak, bo czasem nam się wydaje, że to, że my wyręczamy dzieci we wszystkim, że to jest dobre. Nie, kochani, to nie jest dobre. Dziecko powinno umieć wszystko, powinno umieć sobie poradzić bez rodziców, jak już tam osiągnie pewien wiek, prawda? Umieć korzystać ze sprzętów, na przykład gospodarstwa domowego, no nie wiem, takie rzeczy różne, prozaiczne, wstawić pranie, ugotować, załadować zmywarkę, na przykład wyładować tam. Ja uważam, że każdy z nas powinien to potrafić, słuchajcie, nieważne, dziewczyna, chłopak, wszystko jedno, co za różnica. Dlatego, że to daje nam taki pierwszy wspaniały bonus, jakby później jak idziemy w świat, moja mama mnie w to wyposażyła z tatą, rodzice moi, jestem im ogromnie wdzięczna za tą umiejętność, że potrafię mnóstwo rzeczy zrobić sama, że nie muszę biegać i się oglądać na innych, bo naprawdę dzięki temu żyje się łatwiej. Dlatego pomóżmy naszym dzieciom, słuchajcie, nauczmy nasze dzieci pewnych rzeczy, żeby później właśnie też mogły to samo powiedzieć, żeby żyło im się łatwiej. No dobrze, perełki, trzymam za nas wszystkich kciuki, niech ten tydzień przeminie nam łagodnie, no taką mam nadzieję, łagodnie i niech te iluzje lecą, niech nam się oczka otwierają, niech nas intuicja i instynkt wewnętrzny, serduszko prowadzą, a aniołowie, archaniołowie ze światła niech nam dopomagają, niech tak, słuchajcie, jest. Wszystkiego dobrego, słuchajcie, i do usłyszenia kolejnym razem.